Panie Krzysztofie, szósty bal charytatywny Stali Gorzów. Pierwszy dla Pana, czy to jest pierwsza impreza stricte charytatywna dla Pana w życiu? No tak, były poprzednie bale, czy to w Lesznie, czy w Tarnowie, ale taki na hospicjum, czy taki właśnie charytatywna impreza, to nigdy w takiej nie uczestniczyłem, więc nowe doświadczenie. Ma Pan zamiar uczestniczyć w licytacji niektórych fantów? Trzeba przyznać, że znajdzie się wiele ciekawych rzeczy na niej. No zobaczymy. Dałem też swój pokrowiec motocykla z tego roku, z Anglii, w którym startowałem i raczej będę przyglądał się licytacji, bo wiadomo. Ale jeżeli na pewno ktoś mi wpadnie w oko, to może się przełączę. Na starcie mamy już 57 tysięcy złotych. Mamy do pobicia dosyć duży rekord, 222 tysiące 222 złote. Czy dzisiejszego wieczoru padnie nowy rekord? No miejmy nadzieję. Tak wszyscy się tutaj widzę szykują na to, żeby był nowy rekord, więc 220 tysięcy to strasznie dużo pieniędzy. Gdy będzie pobity, to będzie to lepsze dla hospicjum. Panie dyrektorze, szósty już bal charytatywny organizowany przez Gorzowski Klub Żużlowy. Na starcie 57 tysięcy. Uda się pobić poprzednioroczny rekord? Zawsze z taką nadzieją startujemy przed każdym balem, chociaż tak naprawdę ten wynik jest niesamowicie wygórowany, bo 222 tysiące, 222 złote, to jest naprawdę olbrzymi wynik i wysiłek wszystkich darczyńców w zeszłym roku, no ale to niemalże jak w sporcie, tak? Zawsze się startuje po to, żeby swój wynik poprawić i z takim nastawieniem startujemy również i w tym roku. Mamy tą nadzieję, że uda się poprawić, ale będzie ciężko. Od jak dawna trwają przygotowania nad balem? Przygotowania do balu zaczynają się tak naprawdę na blisko 3 miesiące przed tą imprezą, bo to jest kwestia wynajęcia wcześniej lokalu, znalezienia artystów, zgrania pewnych terminów, a same przygotowania, które tak stricte zwiążą się z organizacją samej imprezy, to jest minimum 1,5 miesiąca do 2. Panuje aktualnie kryzys gospodarczy na świecie. Czy w przedsezonowych planach czasami macie taką myśl, żeby jednak bal wykluczyć z budżetu klubu? W naszym budżecie bal na rzecz hospicjum to jest dzieło, które w żaden sposób nie jest wpisane w budżet klubu i nie jest zależne od budżetu klubu, dlatego że z wpłat, z biletów i z darczyńców ponosimy wszystkie koszty organizacyjne i tutaj staramy się mieć ten wynik na zero, a dopiero ten dochód, który jest takim dochodem czystym na netto, który przekazujemy do hospicjum, pochodzi właśnie już z samego udziału i z darów uczestników tej imprezy. Pytałem Pana, skąd Pan na to wszystko czerpie motywację? Dziś już wiadomo, że za kilka miesięcy ustąpi Pan ze stanowiska prezesa Stali Gorzów, ale na cele dobroczynne chyba motywacja będzie do końca życia. Tak, dlatego że ja mam taki epizod rodzinny. W 1986 roku umierała mi najdroższa osoba na świecie, mój ojciec. Umierał na raka płuc. I ja mu nic nie mogłem pomóc. Ja nie byłem już ten czas biednym człowiekiem. Pracowałem za granicą. Ale nie było takich instytucji jak hospicjum. I jak 18 lat temu przyszedł do mnie ksiądz Władysław Pawlik i prosił mnie, żebym mu pomógł stworzyć to hospicjum. Jak się dowiedziałem, co to jest, nawet się nie zastanawiałem. Pomagam 18 lat. I ja myślę po prostu, że to jest instytucja wrażliwa, która w tym trudnym okresie pomaga się pożegnać z tym światem. I dlatego wrażliwość tych ludzi jest dla mnie największym wynagrodzeniem, bo wymyśliłem te bale, a mój zespół świetnie to realizuje i z tego tytułu jestem bardzo szczęśliwy. Rodzina balu charytatywnego co chwilę się powiększa. Dzisiaj Krzysztof Kasprzak obecny na sali. Czy rozmawiał Pan z nim o wrażeniach na temat tej imprezy? Proszę Pana, Krzysztof Kasprzak podszedł do mnie dosłownie 15 minut temu i wie Pan co powiedział? Ja czegoś takiego nie widziałem. Panie prezesie, chylę nisko czoło. To jest coś niesamowitego. Czy wyobraża Pan sobie, że Gorzowskie Hospicjum mogłoby funkcjonować bez tego balu charytatywnego? Nie, proszę Pana, bo 2/3 daje Państwo. 1/3, a to jest niemała suma, około 1,5 miliona,
musi nazbierać same hospicjum. I ja myślę, że bez takich charytatywnych bali, czy tego rodzaju różnych pociągnięć charytatywnych nie byłoby możliwości. Uważam, że to trzeba kontynuować, bardzo pieścić i nie pozwolić, żeby one nigdy nie umarły. Na starcie mieliśmy 57 tysięcy. Przed koncertem zespołu Papa D było już ponad 170 tysięcy. Czy uda się pokonać dzisiaj ubiegłoroczny rekord, który wynosi, wszyscy powtarzają, 222 222 zł? Tak, proszę pana, dlatego że pan radny Sondej z panem prezydentem bardzo mi zaskoczyli, gdyż podeszli do mnie i powiedzieli, że mają coś miłego do zakomunikowania. I powiem panu szczerze, byłem niesamowicie zaskoczony, jak to usłyszałem, bo ja to usłyszałem po raz pierwszy. Piękna sprawa, muszę panu powiedzieć, piękna sprawa, cudowna wrażliwość. Wie pan, co powiedziała Michaela Rak, twórczyni, współtwórczyni hospicjum? Panie prezesie, jak bardzo chciałem was wszystkich przenieść do siebie, do Wilna. Panie prezydencie, przed chwilą rozmawialiśmy z prezesem Komarnickim. Powiedział nam o specjalnej inicjatywie z pańskiej i z pana Romana Sondeja strony. Czy mógłby pan zdradzić jej szczegóły? To nie jest żadna tajemnica, bo pan radny o tym doskonale mówił. Mianowicie Rada Miasta Gorzowa w ubiegłym roku przy debacie o budżecie miasta na rok 2012 podjęła uchwałę o przekazaniu 100 tysięcy złotych na rzecz hospicjum. To jest kolejny gest samorządu gorzowskiego wobec hospicjum i wobec ludzi, którzy potrzebują pomocy. Także to jest piękny gest, bardzo ciepły, bardzo ludzki, bardzo humanitarny. Myślę, że Rada Miasta Gorzowa pokazała, że ma serce i że chce pomóc. A indywidualnie stara się pan jakoś pomóc? Bierze pan udział w loteriach, w licytacjach? Jak zawsze kupuję chociaż jeden fund i jak zawsze kupuję cegiełki, które tutaj są rozdawane w formie losu. Na początku mieliśmy 57 tysięcy, teraz już jest grubo ponad 170 tysięcy. Wychodzi na to, że ubiegłoroczny rekord uda się pokonać. Wie pan, to nie o rekordy chodzi, to chodzi o tych ludzi, chodzi o hospicjum, o wielką rzecz humanitarną, osobistą, ludzką, bardzo chrześcijańską. Jestem bardzo za tą inicjatywą. Jacek Gumowski, marketing Stali Gorzów. Dyrektor Zmora powiedział nam, że prace nad balem trwają już od 3 miesięcy, a jak to wygląda od kuchni ze strony człowieka, który rzeczywiście w tych przygotowaniach bardzo mocno uczestniczy? Jeżeli chodzi o to wszystko, co jest od kuchni, to oczywiście tak, 3 miesiące to na pewno, ale najbardziej obrazują to liczby, gdyż żeby przygotować takowy bal, potrzeba nam około 6 firm, łącznie ze Stalą Gorzów, które organizują tutaj wszystko. Powiem jeszcze o gadżetach, bo mamy ich dokładnie 60, 40 na licytacji na piętrze, plus 20 takich ekstra, które wchodzą na aulę. To akurat odbywa się w przeciągu 1,5 miesiąca przed balem. Odzywamy się do wszelkich instytucji, do osób prywatnych, do sportowców, do znanych ludzi. Dodatkowo jeszcze oczywiście, jeżeli chodzi o liczby, no to są tutaj hektolitry wszelkiego rodzaju napojów, dodatkowo całe masy, kilogramy jedzenia. Sala oczywiście jest wykluczona, jeżeli chodzi o zajęcia, na kilka godzin przed wejściem ekip, czyli najczęściej odbywa się tak, że w czwartek przed balem już wchodzą wszystkie ekipy, a w sobotę, wiadomo, jest bal, więc ewentualne zajęcia dodatkowe, no niestety nie wchodzą tutaj w grę. Korzystamy też z całej uprzejmości właśnie AWF-u, który nam tą aulę udostępnia w pełni, łącznie z infrastrukturą wokół. Panie Tomaszu, 6. bal charytatywny Stali Gorzów. Na licytacji między innymi pana kask. Jak pan myśli, za ile ten kask pójdzie? Jak by pan chciał? Myślę, jak co roku. Każda wartość będzie dodatnią, więc od najmniejszej do największej. Myślę, że dużo wart będzie, dlatego że to jest kask, w którym zdobywałem tytuł Mistrza Świata, więc oryginalny. Myślę, że zostanie to docenione i wartość jego będzie wysoka. Na początku mieliśmy 57 tysięcy już na starcie, teraz jest grubo ponad 170 tysięcy, a pozostaje jeszcze do licytacji motocykl Kamil, który przecież też osiąga kosmiczne kwoty, czyli poprzednioroczny rekord uda się chyba pobić. Jestem przekonany, że rekord padnie, to jest zaszczytny cel, charytatywny.
wspaniały, więc myślę, że ten rekord padnie. Ma pan wiele okazji w roku do uczestniczenia w takich balach, czy może jest to jedyna okazja do udzielenia się charytatywnie? Mamy parę sytuacji podobnych, natomiast ta jest szczególna, tak? W Gorzowie, dla Gorzowa, dla hospicjum. Co roku jest ten bal dużo lepszy, więc nie wyobrażam sobie, co będzie za następne 5 lat. Przechodzi to ludzkie wyobrażenie, jak można ten bal przygotować, jak można się bawić, jak ludzie to ciekawie odbierają. No, wspaniała impreza.